Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w Subnautica Below Zero. Ja nagrywam trzeci odcinek pod rząd, dla was to jest trzeci dzień pod rząd albo whatever. Idziemy dzisiaj tam, a raczej płyniemy. Więc leca go. Przy okazji zbierzemy sobie to coś, bo to się nam przyda. To się nam bardzo przyda. To pozbieramy tego trochę. A teraz płyniemy. Nie wiem, co może nas tutaj czekać. Tak jak mówiłem, ja sobie nie spoilerowałem gry i jestem z siebie bardzo dumny. Z tego powodu. No bo jest więcej frajdy. Tu są jakieś części, więc zaraz tam popłyniemy. Albo to jest kwarc. Who knows? Także tak, staramy się teraz dopłynąć do tego budynku, kapsuły, no do tego jakiegoś sygnału, nie wiem co to jest. Emergency Supply Cache. To jest ten, jak to się nazywa? To jest zapas jedzenia, wody, no zapasy. Takie na... W razie W. W razie niebezpieczeństwa. Tylko dziwi mnie fakt, że to jest tam. A tu mnie odgradza tak jakby dość pierdalna skała od tego. O, jest. Płyniemy. A najpierw zanurkujemy jeszcze po powietrze, bo z moim tempem wynurzania się to utonę jak nic. Dobra. Tu jest coś, jakaś baza. Nie wiem nawet jak to nazwać. Mamy plik High Capacity O2 Tank. Ok, czyli to jest powiększona butla gazowa. Precursor Technology, kolejne. 2 na 50, ej, bo to jest jakaś znajdźka chyba. Wow. Możemy tu popłynąć w głębi. Ale nadal nie zniknął mi punkcik stąd, więc prawdopodobnie jest tutaj jakiś PDA. Dlatego też zanurkujmy jeszcze raz. I zweryfikujmy to. Wisi w powietrzu. Widać, że... Czesny został. To mogę zeskanować. Wow. Są tu jakieś roślinki do zeskanowania już. Nevermind. A to co to jest? What? Zainteresowało mnie to bardzo. Co to jest? Titan Hallfish. To jest ryba! To jest ryba, to ma oko! Au. A to są jakieś gryzaki. Symbiote. To mogę za... Au, nie bijcie. Ej! Czy ta ryba mi dała tytan? Czy whatever? Bo coś z tej ryby zebrałem, w sensie mogłem coś z niej zebrać. No. Refresh oxygen. Aha, okej, okay, rozumiem. Już nie gryźcie mnie, przepraszam. Przepraszam, że wam w teren wchodzę. Już dresy się odezwały, już. Wynocha z naszego terenu. Gravity trap. Może się przydać. Także tak. Kolejna rzecz za nami. Tam jest kolejna ryba taka. What the fuck w ogóle? Kto to wynalazł? Przydałoby się wrócić do domku. A raczej do naszej tej takiej bazy wypadowej, bo nasz domek został doszczętnie zniszczony. Także tak. Przepłyńmy tędy. Powiedzmy, że damy radę, ale tu ładnie.
Ale tu bardzo ładnie. Przepraszam za psa w tle, ale on czasami ma takie odpały. Jeszcze... Widać, że Lily Axis. W sensie ma czasami takie odpały ten pies, że szczeka sobie w nocy, bo... No bo tak. Bo sobie szczeka. Tak, dla sportu. O Boże. Tamta ryba była dzika. A ja mogę też przez nią przepłynąć? O, zmieściłem się. O ty kurde. Nevermind. Płyniemy do bazy. I tak, zrobimy sobie nożyk survivalowy. To jest pewniak. I zobaczymy. Zobaczymy, na co będzie nas jeszcze stać. Dobra, tak. Na pewno chcemy zrobić tą gumę magiczną. Na pewno chcemy zrobić olej. I teraz tak, pytanie. Co my właściwie chcieliśmy zrobić? Chcieliśmy zrobić jego. Dobra, to tak. Odłóżmy jeden ten olej tutaj. Jako rzecz do zbudowania właśnie naszego tego. Teraz tak, zobaczmy, co ja tutaj mogę zrobić. Mogę zrobić sobie płetwy. Zróbmy. Why not? Będę szybciej płynować. Spoko sprawa. Zróbmy sobie więcej. Z gumy silikonowej. To może nam się przydać. I teraz tak. Butla. Musimy znaleźć srebro albo fiber mesh. Fiber mesh się robi z tego. Ale chcę zrobić nożyk. Muszę tytan mieć. Tytan muszę mieć. Tytan. Dawaj tytan. Tytan. Tak się zmieniało. Nieważne. Więc robimy sobie nożyk survivalowy. Latarka nas nie stać. Bladderfish. Dobra, nieważne. Tu nam brakuje tylko baterii. Albo i aż baterii. I musimy zebrać ten creepy sample. Whatever. Się czyta. A to sobie na razie poprzerabiamy w gumę silikonową. Trochę oleju. Okej. Okay. Powrzucamy sobie to wszystko tutaj. Gdzie mi się nie mieści. I teraz tak. Bierzemy nasz nożyk survivalowy i pierwszą rzecz, którą chcę zobaczyć, to czy da się zabić to bydlę. Dobra, never mind. Znajdźmy z powrotem te krzaki magiczne. Tu są te krzaki magiczne. Super. Bo tak jakby chcę mieć lepszą butlę. Przyda mi się to tak jakby. Ciup, 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 ciup. Troszkę tego nazbieram. Tam były potrzebne dwie na taką jedną siateczkę, ale zbiorę sobie więcej, bo nie wiadomo, kiedy mi się to przyda. Więc let's go. Let's go, let's go. No tutaj jakiś tytan leży. Oxygen, aj no. I smutna ta gra jest bez udźwiękowienia, taka drętwa się wydaje. Deploys holographic. A wiem, co to jest, dobra, nieważne, się zaskoczyłem w ogóle. Co? Fever Flash. Let's do this. Robimy sobie tego więcej. Myślę, że tak trzy sztuki. O, idealnie zaczynamy nawet stykło. I zrobimy sobie lepszą butlę. W ogóle butlę gazową, bo tak jakby teraz nie mamy butli gazowej. Beacon! Yay! New blueprint. Nieważne. Nieważne. Teraz tak, zobaczmy sobie tu. Tak, automatycznie mi się zamontowało. Dobra.
Czyli mamy 30 sekund więcej oksygen i 15% szybciej pływamy. Super. Teraz co do zrobienia sobie teczka, pipe, floating air pump, do tej high quality, jakbyśmy znaleźli tylko w sumie szkło, Boże, ten, srebro. Jakbyśmy znaleźli srebro, byśmy bez problemu sobie zrobili to. No bo mamy standard O2 tank, mamy szkło, bo możemy z kwarcu sobie zrobić bez problemu, tytanu na pewno też mamy, więc tylko to srebro. No dobra. A to mamy. Repair tool, ale to mi jest na razie niepotrzebne, bo nie mam co naprawiać. Beacon. Computer chip i lighting. Dobra, spoko. Poszukajmy srebra. Musimy popłynąć gdzieś głębiej. Po srebro. Przydałoby się te roślinki znaleźć, te zielone takie do baterii. Żeby też mieć to już ze sobą. Dobra, możemy nurkować dłużej, więc nie martwię się jakoś bardzo. Troszkę mniej zmartwień. Zbierajmy sobie troszkę tutaj rzeczy. Tyk. Tu sobie zanurkujemy. Fuck, przyblokowało mnie tu coś. Idziemy dalej, grubo. Są te zielone. Szybko skanuj, 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 bo zaraz nie zdążę wypłynąć. Jest srebro. Płyniemy do góry, bo 30 sekund zostało. Coś czuję, że może mi nie styknąć czasu, jeśli nie zacznę od razu płynąć do góry. Ło, dali taki efekt wychylania się. No patrzcie. 9 sekund. Prawie nie zdążyliśmy teraz, a zacząłem tak naprawdę od razu wypływać. Więc no, to było niebezpieczne. Dobra. Wracamy się. Mamy srebro, mamy te roślinki, więc jesteśmy w stanie zrobić sobie i Seaglade'a. I srebro było nam potrzebne do... Już nie pamiętam do czego. A, do tej lepszej butli. Więc też spoko. Będziemy mieli chyba teraz 125 tlenu, czy jakoś tak, więc... No, wow. Cieszę się niezmiernie. Szybko nam idzie to ulepszanie się, jak się zna już troszkę Subnautica, no bo... No, mechaniki są bardzo podobne rzeczy są potrzebne do craftingu. Więc jak już się troszkę zna, to nie ma takiego strachu. Dobra. Zróbmy sobie bateryjkę. Super. Teraz tak. Bierzemy wszystkie potrzebne rzeczy stąd. Czyli na pewno olej mamy przy sobie. To mamy przy sobie, to wezmę na wszelki. Szkło było nam potrzebne, więc wezmę kwarcu. Dobra. Teraz tak. Equipment. Chcemy zrobić to, więc jeszcze dwa razy szkło. Basic materials, tak, dwa razy kwarc. Czyli dobrze pamiętam, jak to się robi. To zachowali akurat. Nie muszę zdjąć tą butlę. Tyk.
Przemieścił w ekwipunku. No i patrzcie. Ulepszona butla. Super. 135 mamy teraz tlenu. Nie no. Nie no, genialnie. Przepicka. Easy Glade. Jeszcze lepiej. Mamy Seaglade'a, więc poruszamy się szybciej, mamy więcej tlenu. Nie no. Wszystko mega. Idziemy mega do przodu. Wyłącz mi wszystko. Ewentualnie latarkę zostaw. Super. Poruszamy się teraz znacznie szybciej, mamy znacznie więcej tlenu, więc nie muszę się tak martwić o wszystko. Super, super, jeszcze raz super. Wiecie co, ja bym jeszcze raz zanurkował w tamto miejsce, w którym byliśmy. No skoro mam teraz Seaglade'a, to znacznie szybciej się wynurzamy. What? Dlaczego mi się powtórzyła ta animacja? I jeszcze raz? To jest popsute z tą animacją. Tam jest dom. Także tak. Złapiemy troszkę tlenu i my płynęliśmy z tamtej strony. I płyniemy. No, ta animacja jest popsuta. Ta animacja się włącza za każdym razem, jak wejdziemy tylko do wody. Formalnie powinna się włączyć tylko raz. No dobra, płyniemy. Zanurkujemy tutaj głębiej. Siup. Idziemy jak burza. Dobra, zeskanujemy sobie. Zbierzemy. To nam się na pewno przyda. Pamiętam to. Jest potrzebne nam do robienia tych chipów. Dobra. Zbieramy trochę lód. Dobra, chodźmy do tego balonika, bo on nam odnawia tlen. Bardzo spoko. Mechanika. Co to jest? To trzeba zeskanować. To jest ten. Kanon. No ten pistolet taki impulsywny, whatever. Jak zwał, tak zwał. Ej no kurde, tak gra ma lagi. Widać, że early access. Powtarzam to, jakby to było jej wadą. Naprawdę. Muszę się od tego zwyczaić. Dobra, dawaj mi to. Tu jeszcze to jest. Ej no come on, ale nie ten, nie rób mi tak. Subnautica, ja rozumiem, że jesteś early access. O fuck, jakie bydle, to będzie chciało mnie zjeść. 100%. Płyń, płyń, rybko, płyń, zostaw mnie, bydle. Zostaw, 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 bydle, zostaw mnie. No. Także tak. I nurkujemy z powrotem. Let's go! Chcę tego bydlaka zeskanować. Chodź tu. Chodź tu, piękniejsi. O kurde, ten piękniejsi na mnie szarżuje. Chodź tu, piękniejsi. O fuck. Brute shark. Nie da się piękniejsiowi wciula zrobić. Nara! Tan, 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 taran, tan, taran, taran. O, dziękuję. Dużo ród. Bardzo mi się podoba. Tan, taran, taran. Tan, taran, 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 taran. O, to jest kolejny ten fragment do zeskanowania. Warto zeskanować. No nie wiem, może coś się odblokuje dzięki temu. Oprócz achievementu jakiegoś głupiego. Dobra, tu można popłynąć głębiej jeszcze. Uhuhu. No, Subnautica potrzebuje bardzo optymalizacji. Ona wręcz o to błaga, krzyczy. Prosi. O wszelką cenę prosi. Każdy ten lag to jest taki, ała, proszę. Optymalizacja, ała. A. Subnautica cierpi w ten sposób. Ała. Gracze też. Ze swojego drogą.
Ważniejsze jest Subnautica niż gracze. Ej, no come on! Tak się grać nie da. Ała! Ej, bo to naprawdę, ała, to tak straciło klatki teraz, że wow. Wiesz, to zaskakujące jest. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie płynę, ale płynę. Złoto znalazłem. Ej, nie, ale teraz tak poważnie, bo... Wszystko fajnie, git, fajna zabawa, ale... I've got a lead and onions... 20 meters down. I need to go back to the research. Why not? Oops. Tam trzeba będzie popłynąć. Ale myślę, że to w następnym odcinku. Dzisiaj już nie zdążymy, już jest 21 minut materiału. Więc wrócimy sobie do domku, podsumujemy, co znaleźliśmy, zobaczymy, co możemy jeszcze zrobić. I jakie będą plany na następny odcinek. To już skanowaliśmy? Tak, to już skanowaliśmy. No oprócz oczywiście wybrania się tam, no ale cały odcinek nie będzie polegał tylko na tym, że tam popłyniemy, bo to na pewno nie zajmie nam całego odcinka. Chociaż, who knows. Ale... Dobra. Zobaczmy equipment. Co my możemy tu ciekawego zrobić? To już mamy, to mamy. Więc tu raczej nic. Tools. Skaner mamy, nóż mamy. To nam się na razie nie przyda, to w sumie też nie. To nieznane, to też, no w sumie to mogłoby nam się trochę przydać, ale dobra, nieważne. To mamy i to nam jest niepotrzebne. No i tu jest elektronika, więc to też jest wszystko zbędne. Czas zjeść. Już, niech. To ła, ej, bo ja się, ła, ja się tym zabijam. Rotten! Jezu, ja nie przeczytałem, że to jest... A, ja się prawie zabiłem tym. A. Fuk. Właśnie prawie popełniłem samobójstwo. O, come on. Dawaj mi to. Czemu łatwiej się poluje z tym? Dawaj. Muszę... Natychmiast. No nie, to była moja ryba. Muszę natychmiast zjeść i wypić. No chodź tu. Co? I co mnie zeżarło? Ej, to nie by... Ej, to nie był głód ani pragnienie. To na pewno nie było to. To na pewno nie był ani głód, ani pragnienie. To była kwestia czegoś, co mnie zaatakowało. Chociaż... No ale nie, no nie padłbym tak jak mucha, no już bez przesady. Ja rozumiem, że... Byłem głodny i bardzo wyczerpany, ale już bez przesady, naprawdę. Dobra, nieważne. Nieważne. Starałem się, okej? Okay? Starałem się. Nie udało się. Nie moja wina. Dobra. Wywalmy to. Drop, drop, drop. And let's go to the... Znikło. Spoko. And let's go back to the base. Mój angielski umiera. Nieważne. To mogę schować. To też mogę schować. Już więcej miejsca nie mam. No cóż.
Dobra, co my tu mamy ciekawego? Dużo rzeczy odblokowanych, telefery, berebere, nieważne. Nieważne. Kural. No spoko. Tyk, 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 tyk. Ale ciekawe do czytania, co nie? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, podoba mi się, bardzo ciekawe. No to sobie kiedyś przeczytam, w sensie jak będzie polska wersja, to sobie poczytam bardzo chętnie, co to są za zwierzęta, do czego służą i w ogóle, ale aktualnie to tak średnio ogarniam. A nie chcę kaleczyć angielskiego. Naprawdę nie chcę. Także tak, tyk, tyk. Tyk, 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 tyk. Tyk. I tyk. Ja to naprawdę bardzo chętnie sobie poczytam, ale jak będę coś z tego ogarniał. Precursor Bounty. Gain rewards for precursor technology. Spoko. To jest chyba co do tego gówna, co znalazłem na dnie. W sensie, no te części, co jest na 50. Ten kanon, spoko. Nara. Tak. Dokładnie tak. Wszystko wiem. Dobra, to by było na tyle. Ja sobie robię przerwę, bo nagrałem aktualnie 3 odcinki pod rząd. Gram już półtora godziny około. Już mnie głowa boli. Więc fajnie by było odpocząć. Więc... Także tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach, filmach, coverach, live'ach. I cześć!